Witajcie, tutaj Kiperius i dzisiaj mam do was kolejny odcinek z gry Crusader Kings 2. Od razu ruszamy do naszych zmagań. Od razu ruszamy i możemy sobie... Nie chcemy już. Jesteśmy na tyle sędziwi, że już nam dzieci nie są potrzebne. Nasz syn jest słaby. Ma glutinous. Świetnie, bardzo nas to cieszy. Możemy stworzyć Królestwo Norwegii, możemy stworzyć jakieś tutaj jeszcze inne daci. Ale na razie to zostawimy. Czekamy aż nasz król umrze. Tak, czekamy na ten dzień. Jednak wolelibyśmy, żeby już sobie poszedł on, bo jest słaby. Nie no, do pewnego czasu był fajny. Ale jak zyskał infirm, no to tak jak zawsze, jak każda postać po prostu się troszeczkę pogorszyła. Jego stan się pogorszył. No myślę, że niedługo umrze właśnie ze względu na to infirm. Ale mogę się mylić. Tutaj jakieś wojny trwają znowu. Temu nie mogę zabrać tego, kurde. Szkoda. Zabrałbym tomu i dałbym komuś innemu. A nie, że teraz takie wojny całe trzeba prowadzić. Szczególnie, że to jest, on ma tutaj za dużo ziem, według mnie. Jest największym w tym momencie niebezpieczeństwem dla mnie. Jeżeli chodzi o moje skromne zdanie, to co tu się dzieje? A nie, to nie jest to akurat. To nie jest nic związanego z konfliktem pomiędzy tymi, więc możemy być spokojni. Bo jakby to było coś z tym związanego, to byłoby słabo. I musielibyśmy się jakoś tutaj włączyć w cały ten konflikt. Ale dzięki temu to nie musimy. Moral authority jest bardzo wysoki i to nas cieszy. To nas cieszy, że jest tak wysoko. Bo musimy wybrać sobie marszala. Bo dzięki temu, że to jest takie wysokie, to możemy zaraz, jak zdobędziemy trzecie święte miejsce, czyli jak zdobędziemy to jest tutaj, jak zdobędziemy to całe, to wtedy będziemy mogli myśleć o... o podboju reszty, no nie wiem, krajów nordyckich. Mój wasal wypowiedział tamtym wojnę o... On chce zająć całą Danię. Aha, rozumiem. Tylko nie rozumiem dlaczego. On jak on wygra tą wojnę, to wtedy ten... Jak on wygra tą wojnę, to będzie źle dla nas. Bo jego wygrane jest naszą przegraną, bo wtedy to wypada nam z ziem. No tak, to dokładnie o to chodzi. Dobra, stworzymy tytularny daci i przekażemy temu. Nawet jakby tamtemu miało się wtedy udać, jakby tamtemu miało się udać zdobycie, to już przynajmniej jedna ziemia mniej zostanie w naszych terenach. Jedna ziemia, jedno trochę, jedną, jedna prowincja mniej, tak? On chce zabić, to jest mój jakiś... Po co on chce go zabić? Nie wiem, co mój synalek wymyśla, ale coś tu wymyśla. Gdzie są ich wojska? One gdzieś tam płyną? Po co one tam płyną? O, za długo nie walczyliśmy z nikim za długo i to już jest powód do pewnego rodzaju konsternacji w szeregach naszego państwa. Tutaj kurde tylko mają bardzo małe te... A nie, nie mają. To nie, no tak, bo przecież nie jestem katolikiem. Cały czas nie chcę być katolikiem. I mam nadzieję, że tak zostanie. Dobra. Zbieramy się w jednym miejscu, jak zresztą zawsze. Ten zabrał temu. Nie jest to najlepsza wiadomość, ale jest. Pozabierał swoim wasalom. No dopóki zabiera swoim wasalom, to jest dobrze. Jak tam wygląda? Nasz jest low. No wyżej niż low nie możemy mieć. Crown Authority. Wyższego, dlatego no cóż.
Aha, oni tym wypowiedzieli, nie tym, tylko tym. Pojechali tam co, walczyć z nimi? Bo nie rozumiem, po co. Aha, bo to też jest ich, rozumiem. Teraz to już wszystko rozumiem. A, bo to już też jest ich. No to sobie znaleźli. To sobie znaleźli pomysły. Dobra, nasze wojska się zbierają powoli. No powoli, bo powoli. Ściszę muzykę. Okej. Okay. Najważniejsze ustalić dowódców. Okej. Okay. Możemy wybrać coś, że możemy technologię sobie podlepszyć. Town infrastructure i castle. Oraz tutaj damy heavy infantry i może siege equipment. A tutaj czekamy na legalizm. Ciągle legalizm, bo musimy sobie najpierw bardzo mocno wypropsować, że tak powiem, legalizm. Także ruszamy od razu dalej. Ruszamy dalej. O Boże, sorry. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie za głośno. Będę musiał sobie jakiś mikrofon lepszy kupić. Żeby, jeżeli chcę nagrywać naprawdę, to będę musiał coś pomyśleć o lepszym mikrofonie. Ale to kiedyś. Na razie jeszcze ten jakkolwiek może być. Więc nie spisuję go na straty. Ten niby tutaj wygrywa jakoś. No, to jego wojsko? Co on taki duży ma? Nie, już jest incapable. Incapable, chciałem powiedzieć. Czyli już może sobie zapomnieć o czymkolwiek, tak? Śmierć przyjdzie szybciej niż myśli. Pewnie na jakiejś wojnie tą się, w jakiejś bitwie walczył i pewnie przez to ma. Ja nie chcę mieć dziewczynki, siomić z dziewczynkami. Chcę doprowadzić mojego syna chcę doprowadzić mojego syna do tronu i nie chcę, żeby przypadkiem mi wyszedł kolejny syn zamiast córki. Bo wiedzie, że chce córka, da mi syna. Dobra, to już możemy zdobyć siłą. I 100%, więc to duże zdobycze nie są, ale zawsze na pewno jakoś uspokoją moich żołdnych krwi wasali. Tak. Tutaj tak, ciach, ciach, ciach i już mamy przynajmniej to jeszcze dla siebie. Tutaj tylko trzeba religię pozmieniać. Czyli tego muszę tam wysłać. Dobra. Mój król nie chce umrzeć. Smutne to. Smutne to jest, ale niestety prawdziwe. I nie wiem, kiedy umrze. O Boże. Ale dzisiaj jestem zaspany. Nie wiem czym, ale nieważne. Czyli tak, no odcinek jest pewnie dla was nudny jak flaki z olejem. Nie jest dziś, o może 10, no ale lepsze 10 niż 0. Pewnie jest nudny dla was jak flaki z olejem, co mnie to nie dziwi. Bo niestety, ale za dużo się nie dzieje. O, ho, ho. To jest jakiś szwagier? Nie. Szkoda. Ale ten tu się za bardzo rozpanoszył. Ten tu się za bardzo... Ale to też jest nordycka, nie? To jest Norsy? Tak, to też jest religia nordycka, tylko że za bardzo się rozpanoszył, według mnie. Bo to są moje ziemie, proszę pana. Cesarstwo Skandynawii. I to będzie moje. I nie ma bata innego. Ale to dopiero... To są dalekosiężne plany. Cesarskie plany, bo to... Na razie to ho, 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 jeszcze zanim jakiekolwiek cesarstwo, to ja muszę najpierw religię zreformować sobie. Ale nie mogę zreformować, bo mój ciągle żyje, a dopóki on żyje, to dupa. I tak muszę jeszcze mieć pieti dużo, a mam mało. No na razie to jest jakkolwiek dużo, tak? Ale potrzebujemy więcej pieti. Co się dzieje na innym świecie? Polska jest... To jest jeszcze nie, to jeszcze jest Greater Poland, tak? A, to są ci w ogóle, wyrzucili ich. Piastów wyrzucili. Gdzie są piaści? Zaraz poszukamy piastów w history. O, jest ten. I co on? Aha, o, widzę, że alternatywna historia na całej linii. Bo już odszedł i już może zapomnieć o rządzeniu. Chociaż ma bardzo silną tą. Ale myślę, że już zapomni.
Moja żonka, tak? O mojej żonie. I mogę... Nie, nie, nie. Nie chce mi się z nią już nic tamten, bo jeszcze w tym wieku mi dziecko urodzi. Świetnie. Ona ma 50, ja mam 69. No co za... Co za piękny wiek, nie powiem. No świat jest podzielony, bardzo podzielony. Powiem szczerze, że już w tym roku to już było czasem lepiej. Kiedyś grałem tymi Ganą. To było wyzwanie, powiem wam. Udało mi się dojść daleko, bo stworzyłem cesarstwo Mali. Udało mi się dojść daleko i pozajmowałem trochę, ale no co. To już takie są wytwory i próby dość śmiałe. Ale nuda. Boże. Ja nie wiem, co z tym zrobię. Bo tutaj niestety dużo się nie dzieje w tym momencie. Z nikim mogę prowadzić wojnę, ale to mi nic nie da. Ten. To jest jakiś kto? A on z kimś będzie walczył, żeby mu ziemię przejąć. Z kim? Nie, to mnie tyle to obchodzi, co nic. Chyba im nie wychodzi. No, trochę im nie wyszło. Trochę im nie pykło. O Boże, niech już umrze, bo z nim na tronie nic nie zrobimy. W tym momencie. Nic nie zrobimy, bo nie mamy czego, jak zrobić cokolwiek. Chyba żebyśmy tutaj pozajmowali. Ale co możemy pozajmować? Tego możemy zająć. Możemy O! Czyli stało się to, co chcieliśmy. Stało się to, co chcieliśmy i teraz tak. Najpierw biorę sobie żonkę. Biorę tą żonkę. Nową żonę i zmieniam swoją radę. Jak zawsze. Tylko zanim wypowiemy jakąkolwiek inną wojnę, to trzeba troszeczkę tutaj posprzątać. Bo jak się zaczną bunty robić, to będę miał... Okej, czyli mamy nową żonę. Nową i pierwszą w pewnym sensie, bo... Wcześniejszej nie było. Temu to bym pozabierał w ogóle. A co on tutaj chce? Ta, takie coś, to co wiesz. Mam trochę kasy, chociaż nie jest to jakoś dużo. Muszę uważać, bo widzę, że następni to są moi książęta. Więc to jest... Czemu ten akurat? Bo pewnie... Aha, bo pewnie jest największy. Niemcy ich zdobywają. Ale jak zdobywają Niemcy ich? No nie, to jakieś tylko sojusznice po prostu. Jak mamy z wojskiem? Jak z wojskiem stoimy? No, powiedzmy. Powiedzmy, że jest dobrze, chociaż jest bardzo słabo. Nie mamy kasy. Chcielibyśmy zrobić tą religię. Co potrzebujemy do zrobienia religii? Oprócz tego, że potrzebujemy... Aha, czyli no... O kurde, czemu tak spadła? No cóż, będzie trzeba jakoś to podbudować. No dobra. Musimy 750 pieti mieć, pobożności i 3 te. No dobra. To będzie trudne, to będzie trudne, proszę państwa, bo nie będzie łatwe. Dobra, tego wypuścimy, bo już tą wypuścimy, bo ona już 12 lat była u nas w więzieniu. To już wystarczy. Dobra. Nie mogę niczego wziąć. Mój król jest, powiedzmy sobie, przeciętny. Tak naprawdę. Widziałem lepszych. No, ale nikt się, dziwo, nikt się na razie nie buntuje. To jest dobre. Dobra, temu wypowiemy wojnę. To jest taki przedsmak wojenny w pewnym sensie. Tutaj cokolwiek jest moje? Nie, to, ale to kiedyś będzie jeszcze. Niech no tylko dorwę się do tego, jak stworzę religię już. To wtedy już się zajmiemy i pomniejszymi ziemiami, proszę państwa. Ale na razie to nas nie interesuje. Na razie najważniejsze jest dla nas zdobycie Danii. Musimy się umocnić. Czemu ci dołączyli do tych? To jest jakaś inna religia? Nie. No, nie wiem. Musimy się umocnić na pozycji liderów na Półwyspie Skandynawskim. Ostatnio udało nam się, jakby to powiedzieć, utrzymać jakąś tam równowagę pomiędzy państwami skandynawskimi. No bo Dania to też jest państwo skandynawskie. Jednak.
I teraz postaramy się jakkolwiek to jeszcze umocnić swoją władzę. No, na razie nam się nikt nie buntuje. No toż, no ci się chcą buntować, ale to jest ten. Coś, aha, to jest nowy, synalek tamtego. Tamtemu się już kopsnęło w kalendarz chyba. Ha? Aha, tak, bo to był ten, ale on nie miał dzieci, więc przeżył jego braciszek. Ja rozumiem wszystko teraz, ale on jest świetny, no, nie powiem. Dobra, nasze wojska się pozbierały, to możemy ruszać. Jak zawsze najlepszych dowódców, tylko najlepszych. Tylko najlepszych dowódców. I atakujemy. Pierwszy. No tak, można było się spodziewać. Najpierw chcę zniszczyć ich jednostki. Potem wracamy. Najpierw chcę zniszczyć ich jednostki, bo to jednak wyjdzie mi na dobre. No dawajcie, no Boże, to jest... 20% to dobry wynik. No ale teraz co? No i teraz... O Boże, nic mi nie słychać pewnie. Ale... Mam świetny mikrofon, naprawdę. Trzeba już, czas już zmienić mikrofon. To już jest definitywnie ten czas na zmianę mikrofonu, bo niestety, ale jest on już za słaby. Tak samo czas zmiana komputera. Zobaczymy za jaki czas. No. Na razie co mogę powiedzieć? No, gra się rozwija, tak? Na razie chcemy stworzyć cesarstwo, no to troszeczkę nam poczekamy sobie, no bo co? Ci nam tu wjechali, tych trzeba pozdobywać, wszystko kolasami, te wszystkie tu trzeba pozdobywać, ale najpierw, tak jak mówię, idziemy w stronę zupełnie odmienną, czyli w stronę bardziej na południe i zajmujemy Danię. Jak zajmiemy Danię, jak stworzymy religię, to wtedy będziemy mogli mówić o sukcesie, bo dzięki temu będziemy mogli potem sobie zmienić ustrój na primogeniture, do czego tak ciągle zmierzam. W każdej prawie chyba grze swojej zmierzam do tego, żeby stworzyć primogeniture. No bo niestety, ale no niestety, no to jest w tym momencie najlepsza według mnie, najlepszy według mnie sposób rządzenia. Mam nadzieję, że dostanę syna. O, ten już chce podpisać pokój. Okej, zgadzamy się, no co, nie będziemy się kłócili dalej. Możemy przejąć mu to księstwo i to za jakiś czas zrobimy, tylko nie wiem, czy on teraz nie możemy. Aha, bo on teraz walczy, on jest na tej dziwnej wojnie. I wygrywa... Aha, wygrywają tamci. No to dobrze. No, no ja mam za dużo ziem. Cóż mogę oddać? Cóż mogę oddać? To jest na razie moje, to zostawimy sobie. Ale wezmę, powołam nowego nobla. Nobla, nie nobla. Na dwór i oddam mu to, co zdobyliśmy. No i teraz jest już dobrze. No bo teraz to jest moje. No, czyli jestem najważniejsze, aby utrzymywać jakkolwiek dość mocną pozycję w państwie. Bo gorzej jest, kiedy po prostu zostaje się samemu i tak naprawdę nikt się nie popiera. Nikt się nie popiera, a jeszcze dodatkowo nie masz ziem, tak? Także na razie Wam dziękuję za oglądanie odcinka i do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie już myślę, że niedługo. Także czekam na komentarze, zapraszam do subskrybowania i do polubienia. Także do zobaczenia w następnym odcinku.